Dzisiaj opowiem o celach finansowych, które powinieneś osiągnąć przed 40 rokiem życia. Oczekiwana długość życia w Polsce dla mężczyzn wynosi około 75 lat, natomiast dla kobiet jest to około 82 lata. Z roku na rok oczekiwana długość życia rośnie. A więc decyzje, które podejmiesz w młodym wieku, będą oddziaływać na to, jak będzie ci się żyło na starość. Jeżeli już wiesz, że decyzje podjęte przed 40 rokiem życia będą miały wpływ na jego resztę, to możemy przejść do punktu pierwszego. Musisz posiadać dobry plan finansowy na drugą połowę swojego życia. Po pierwsze, warto mieć plan na to, kiedy chcemy odejść na emeryturę. W Polsce wiek emerytalny na dzień dzisiejszy to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przejść na tą emeryturę wcześniej, ale żeby mieć taką możliwość, musisz już jasno sobie określić, ile pieniędzy będziesz potrzebować właśnie na emeryturę. Bez tej istotnej wiedzy niestety nie będziesz w stanie wyznaczyć sobie celów, do których chcesz dążyć. Taki plan powinien zawierać informacje o tym, ile obecnie posiadasz majątku. Ile wydajesz i ile jesteś w stanie oszczędzić, a finalnie z kartką papieru i długopisem będziesz w stanie obliczyć, Ile brakuje Ci do upragnionego celu? Pomóc może w tym kalkulator, którego działanie omawiam w tym odcinku, który masz teraz w prawym górnym rogu. Drugim celem, który powinieneś osiągnąć do 40, jest uwolnienie się od wszelakich długów. Mam tutaj na myśli praktycznie wszystkie długi, które posiadasz, za wyjątkiem kredytu hipotecznego. No chyba, że takiego nie posiadasz, bądź Twój plan, o który omawialiśmy w punkcie pierwszym, zakłada jego wcześniejszą spłatę. Idealną sytuacją dla Ciebie będzie, jeżeli uwolnisz się od wszelakich Długów konsumpcyjnych, płacisz zadłużenia na karcie kredytowej, wszystkie raty 0%, czy na przykład będziesz jeździć samochodem, który jest już całkowicie Twój. Okres między 30 a 40 rokiem życia jest to najlepszy okres w Twoim życiu, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Prawdopodobnie wtedy Twoje zarobki będą rosnąć najszybciej i oprócz oszczędzania czy inwestowania będziesz w stanie generować na tyle dużo przychodów, żeby pozbyć się długów, które drenują Twoje kieszenie. Jeżeli dzisiaj masz jakikolwiek kredyt, nawet ten hipoteczny, a przy okazji inwestujesz, to wyobraź sobie, że każda nadpłata jakiegokolwiek kredytu generuje pewną stopę zwrotu. Nie ma pewniejszej inwestycji. A jeżeli twoje obecne inwestycje dodatkowo generują mniejszą stopę zwrotu niż oprocentowanie twoich kredytów, to tym bardziej twój finansowy plan z punktu pierwszego powinien zakładać jak najszybszą spłatę twoich zobowiązań. Pamiętaj też, że to okres, kiedy nie tylko ty się starzejesz, ale również twoi rodzice. Całkiem możliwe, że będą potrzebowali nie tylko wsparcia fizycznego, ale także finansowego. Jeżeli po 40 roku życia będziesz miał długi, to w sferze finansowej zdecydowanie ciężej będzie ci ich wspomóc. Twoim trzecim celem finansowym przed 40 rokiem życia powinno być zbudowanie solidnego funduszu awaryjnego. Jeżeli jeszcze go nie masz, to wyobraź sobie błachą sytuację: zepsułać się lodówka, Albo na przykład samochód, którym dojeżdżasz codziennie do pracy. Są to sytuacje dosłownie kryzysowe. Wymagają one natychmiastowego wyprostowania. Przecież ciężko jest przeżyć bez lodówki bądź też samochodu, który tak naprawdę wkłada Ci jedzenie do garnka. Poduszka finansowa zamortyzuje takie sytuacje i zaoszczędzi Ci niepotrzebnego stresu. Pozwoli złagodzić trudne sytuacje życiowe, które zdecydowanie po czterdziestce na pewno i u Ciebie wystąpią. Dobrą praktyką jest posiadanie w płynnych aktywach, czyli na przykład w gotówce, na koncie oszczędnościowym, bądź też w obligacjach, środków, które pokryją. 3 do 6 miesięcy Twoich wydatków. Możesz być bardziej zachowawczy, i na przykład zbudować poduszkę finansową, która pokryje rok, czyli 12 miesięcy Twoich stałych potrzeb. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i tak dużą poduszkę finansową zbudować. Jeżeli dalej nie jesteś do niej przekonany, to wyobraź sobie i zastanów się, co zrobiłbyś, gdybyś dzisiaj stracił pracę. W pierwszym momencie nie byłoby to może tak dotkliwe. Natomiast w momencie kiedy miesiącami nie mógłbyś znaleźć nowej pracy, to na pewno pewno odbiłoby się to na twojej psychice. Dlatego w trakcie swojego życia warto stopniowo budować tą poduszkę, żeby w krótkim czasie nie być obciążonym potrzebą zgromadzenia dużych pieniędzy. Jeżeli masz z tym problem, to spróbuj najpierw odłożyć 1000 zł, bo jeżeli nigdy w swoim życiu nie miałeś nawet tyle oszczędności na czarną godzinę na swoim koncie, to gwarantuję, że daje to bardzo duży komfort psychiczny. Przejdźmy do czwartego celu do zrealizowania przed 40 rokiem życia i w mojej opinii jest to kapitał zawodowy, który pomoże ci zrealizować większość z poprzednich celów. Kiedy kończysz szkołę bądź studia i podejmujesz pierwszą pracę, tak naprawdę możesz złapać się wszystkiego, ale mając 30 30 kilka lat powoli powinieneś budować swoją ugruntowaną pozycję na rynku pracy. Jest to okres, żeby się już zacząć specjalizować w czymś konkretnym, co pomoże Ci Wręcz sprzedawać swoje umiejętności na rynku pracy, jeżeli nie prowadzisz na przykład działalności gospodarczej, ale i w tym przypadku możesz budować swoją ekspertyzę. Warto skupiać się na umiejętnościach, które są rzadkie i cenne, a które można wręcz wykorzystywać jako dźwignię na swojej ścieżce kariery. Może jesteś ogólnie rzecz biorąc programistą i jest to moment, w którym warto wyspecjalizować się w jednej dziedzinie. W efekcie po 40 będzie można spijać efekty swojej pracy. Wspomniana dźwignia może nam posłużyć na przykład do tego, żeby wynegocjować wyższe wynagrodzenie albo awans na wyższe stanowisko. Jestem przekonany, że jeżeli Twoje umiejętności zawodowe będą na tyle dobre, że w swoim fachu rzeczywiście będziesz się wyróżniać, to znajdzie się ktoś, kto rzeczywiście zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za te umiejętności. Piątym punktem na liście Twoich celów finansowych do osiągnięcia przed 40 powinna być dywersyfikacja. Powoli stajesz się coraz starszy. W momencie, kiedy na przykład stracisz pracę po czterdziestce, to całkiem prawdopodobne jest to, że podczas szukania nowej pracy możesz być w gorszej sytuacji, aniżeli Twoi młodsi koledzy czy koleżanki. Przez dywersyfikację mam tutaj na myśli zbudowanie różnych źródeł dochodu. Niekoniecznie musi być to dochód pasywny, np. w postaci mieszkania na wynajem. Poza swoją etatową pracą możesz na przykład zajmować się Dodatkowymi zleceniami. Taki programista wspomniany w wcześniejszym punkcie może na przykład zajmować się produkcją wideo, handlem czy jakimiś usługami. Bardzo fajnym podejściem może być też monetyzowanie swojej pasji. Może na przykład jesteś fanatykiem kitesurfingu i przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat dość prężnie realizowałeś to hobby, więc może dobrym pomysłem byłoby to, żeby otworzyć jakąś szkółkę, w której swoją pasją możesz zarażać młodych adeptów kitesurfingu. Nie dość, że realizujesz swoją pasję, to dodatkowo jeszcze ją. Monetyzujesz, a finalnie w razie jakichś niepowodzeń na Twojej ścieżce kariery na etacie, zawsze masz inne źródło dochodu, które może nie utrzymać Cię z dnia na dzień, ale da Ci lepszy start na nowej ścieżce w Twoim życiu i wcale niekoniecznie będziesz zmuszony do szukania nowego etatu. Skoro już jesteśmy przy sporcie, to dodajmy sobie punkt szósty nie do końca finansowy, ale równie ważny i istotny zadbaj o swoje zdrowie. Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, to wiesz, że badanie techniczne jesteś zmuszony zrobić raz do roku. Zadam Ci teraz pytanie: kiedy ostatni raz na własną rękę robiłeś badania swojego organizmu? Prawdopodobnie wielu z Was odpowie, że tak naprawdę nigdy, a jeżeli już, to większość tych badań była zlecona przez lekarza. Może warto zaplanować jakieś badanie krwi albo wizytę u dentysty? I nie traktować tych wydatków jako coś, co jest złem koniecznym, ale jako inwestycje w swoją przyszłość. Jeżeli badania nic nie wykażą, to masz pewność, że jesteś zdrowy. W złym scenariuszu, jeżeli badania coś wykażą, to masz szansę reagować na bieżąco i prawdopodobnie ocalić sobie czas, nerwy i ból na przyszłość, na starość. I tutaj mała wskazówka ode mnie: jeżeli nie chcesz płacić za badania, możesz na przykład zostać dawcą krwi. Nie musisz regularnie oddawać krwi, ale Idąc raz w takim regionalnym centrum krwiodawstwa jednym z benefitów jest to, że twoja krew zostanie przebadana i zostanie to zrobione zupełnie za darmo, a jedyne co trzeba poświęcić, to tak naprawdę kilkadziesiąt minut i 450 ml krwi, a dodatkowo jeszcze na tym zarobisz. Oprócz oszczędności na badaniu morfologicznym krwi zarobisz jeszcze dwa dodatkowe dni urlopu. Okres po 30 to też okres, w którym warto zadbać o aktywność fizyczną. Sam tutaj nie mam dużego doświadczenia, nad czym ubolewam, bo bardzo dużo siedzę przed komputerem, ale sam po sobie czuję, że ruszenie tyłka z fotela pozwala mi nie zdziadzieć. Organizm na starość na pewno nam podziękuje. Punkt siódmy wiąże się z Twoimi zarobkami. Unikaj inflacji stylu życia. Oczywiście nadrzędną zasadą jest wydawanie mniej, aniżeli się zarabia, żeby można było oszczędzać. Ale takim drugim ważnym punktem w finansach osobistych jest to żeby unikać inflacji stylu życia, a więc w miarę zwiększania swoich zarobków nie zwiększać równomiernie konsumpcji, czyli swoich wydatków. Na przykład jeżeli dzisiaj zarabiasz 5000 zł i wydajesz 4000 zł, zostaje ci 1000 zł, które możesz na przykład poświęcić na poczet. Poduszki finansowej bądź też inwestycji. Dostajesz podwyżkę i zamiast 5 tysięcy złotych zarabiasz 6 tysięcy złotych. Ważne jest, aby Twoje wydatki nie wzrosły z 4000 zł do 5 tysięcy złotych, bo tym właśnie jest inflacja stylu życia. Jeżeli zarabiasz więcej i rzeczywiście chcesz wydawać więcej, bo na przykład chcesz poprawić standard swojego życia, to fajną zasadą może być poświęcanie na konsumpcję. Połowy swojej podwyżki, a drugą połowę oszczędzić. W tej sytuacji przy zarabianiu 6000 zł twoje miesięczne oszczędności wzrosną z 1000 zł do 1500. I taką zasadę warto stosować nie tylko do podwyżek, ale na przykład do jakichś bonusów, premii, czy na przykład nawet rocznego zwrotu podatku PIT. Prawdę mówiąc, łatwiej jest zaoszczędzić 100 zł aniżeli zarobić. Większość osób, które gromadzi duże majątki, gromadzi je nie dlatego, że więcej zarabia, ale stara się trzymać swoje koszty w ryzach. Takie osoby starają się utrzymać styl życia na tym samym poziomie, niezależnie od tego, ile zarabiają. Dążą do tego, aby różnica między zarobkami a wydatkami cały czas się zwiększała. Oczywiście nie ma nic złego w podwyższaniu swojego standardu życia, ale trzeba to robić z rozsądkiem i z umiarem. Nie warto wpadać w spirale coraz większych wydatków, tłumacząc sobie to coraz większymi zarobkami. Dużo lepiej przekuć te coraz większe zarobki w oszczędności, które pozwalają gromadzić nam. Majątek. Ostatni, ósmy cel finansowy do osiągnięcia przed 40 rokiem życia to zaoszczędzenie trzykrotności swoich rocznych przychodów. Znowu mówimy o oszczędzaniu pieniędzy, ale tym razem mówimy o oszczędności z myślą o emeryturze. Załóżmy, że zarabiasz dzisiejszą średnią krajową, a więc około 6 tysięcy złotych netto. W skali roku daje nam to blisko 72 tysiące złotych. A więc do 40 powinieneś uzbierać około 216 tysięcy Złotych z przeznaczeniem na Twoją emeryturę. Fajnie, jeżeli te środki zainwestujesz. Spójrzmy na kalkulator emerytalny i wytłumaczmy sobie, dlaczego jest to tak istotne. Jeżeli będziesz mieć 216 tysięcy złotych w wieku 40 lat i zainwestujesz je na 8% rocznie, to w momencie przejścia na emeryturę w wieku około 65 lat wartość Twoich inwestycji będzie wynosiła blisko Minion 600 tysięcy złotych. Mając te środki jeszcze wcześniej niż w wieku 40 lat i inwestując je dokładnie w taki sam sposób. Pozwalamy idealnie korzystać z ósmego cudu świata, a więc procenta składanego, bo tak na procent składany mówił Albert Einstein. Według mnie jest to najistotniejszy punkt, dlatego że jeżeli masz mniej niż 40 lat, tak jak ja, to praktycznie z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nasze emerytury będą bardzo niskie. A więc w naszych rękach jest to, żeby samemu zadbać o emeryturę i środki, dzięki którym na tej emeryturze bez problemów będziemy mogli przeżyć. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo długi okres czasu i prawdopodobnie wiele planów spełznie na niczym, ale trzeba mieć świadomość, że lepszy jest jakikolwiek plan, nawet ten najgorszy, niż nie posiadanie żadnego planu. Samo jego posiadanie już daje nam znak, że jesteśmy świadomi tego, co nas czeka. A w trakcie upływających lat będziemy w stanie modyfikować wszystkie nasze założenia w zależności od potrzeb. Zdecydowanie z tego wszystkiego najcięższym elementem jest rozpoczęcie oszczędzania, ale jak już wszystko nabierze rozpędu, to efekty będą zdecydowanie piorunujące. A jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego najważniejsze jest pierwsze 100 tysięcy złotych, to zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Dzięki i do usłyszenia w następnym. Cześć.